tutaj robicie? Przecież lekcja jest. Idzie weselko. Mam nadzieję. Ale Final Polski? Zobacz, Julka, tobie też się podobają, prawda? No, no, niczego sobie. Ej, i co robisz tam domówką? Idziemy czy? W sumie możemy iść. Co nowa? Idziesz z nami? Wyzeczkę już by miała. A my co, odkradzionej pójdzie? Ej, dajcie jej spokój. Przestań, to nasz kraj. Niech spada do swoich. Co? Telefon też ukradłaś? Nie tylko rzeczy kradną, ale i pracę zabierają. O, znałam się, widzicie? Poczekajcie. No, nowa, smaj. Trzeba ostrzec być przed tobą. Zajmijcie się swoim życiem, co? A tu gdzie? Przestańcie, ej, ej, przestańcie. Dobra, dobra, mamy to, mamy to, piątkę. Super, super poszło. Dzięki. Jak się czułam w roli uchodźczyni, tak? No to przede wszystkim było to bardzo niekomfortowe. Cieszę się bardzo, że to była rola, a nie tak naprawdę musiałabym w życiu wybralnym być taką osobą. Uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe traktowanie, bo tak naprawdę nic nie zrobiłam. Nikt o mnie nie wie, a oceniają mnie od razu poprzez to, skąd pochodzę. Myślę, że żadna z nas nie jest taka w życiu codziennym. I myślę, że no każdej było trudno wczuć się w tą rolę. Bo tak naprawdę ze względu na człowieka i jego pochodzenie nie ma co go oceniać, bo szanujemy wszystkich ludzi, a nie ze względu na ich pochodzenie. Jesteśmy tolerancyjni, a ja na przykład nie chciałam być tą uchodźczynią, bo chyba każdy z nas nie chciałby być w jej miejscu, bo to nic miłego, nic przyjemnego. Grałam osobę, której źle się patrzyło na tą krzywdę, która się działa tej dziewczynie, ale ze względu na presję otoczenia bałam się zareagować. A na co dzień jesteśmy przyjaciółkami. Kamera poszła. Nie bądź głuchy na krzywdę innych. Widzisz hejt? Reaguj. Silence hate. Wyłącz nienawiść.